Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Pilchowic i Toszka. Wykwalifikowany ratownik twoją szansą na szybką pomoc. Pilchowickie bociany czekają na potomstwo. Wciąż mało sześciolatków w szkołach podstawowych. Gmina Toszek pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej twoją szansą na szybką pomoc. Projekt właśnie się zakończył. Na 297 wniosków projekt nasz strażacki uplasował się na 84 pozycji. Bardzo duża była konkurencja, bo złożonych wszystkich wniosków było aż 900. Projekt Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Toszek twoją szansą na szybszą pomoc współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem finansowym w wysokości na niespełna 50 tysięcy złotych, gdzie trzeba tutaj zaznaczyć, 100% dofinansowania to były właśnie środki unijne, zostało objętych 20 strażaków. To 1/5 wszystkich strażaków ochotników w gminie. Na terenie gminy Toszek obecnie funkcjonuje 5 jednostek OSP. Są to jednostki w Toszku, w Ciechowicach, w którym jesteśmy, w Kotulinie, w Pniowie i w Wilkowiczkach. Zrzeszonych jest w tych jednostkach mniej więcej około ponad 100 osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Strażacy biorący udział w projekcie mieli nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Projekt był podzielony na takie jakby dwie części. Pierwszą część to oczywiście był kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. I teraz chciałam podkreślić, że kurs ten był prowadzony oczywiście w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a zakres programowy szkolenia zgodny z aktualnym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy z Toszka już tą wiedzę posiadają. Egzamin końcowy zdało 16 osób. Teraz swoje umiejętności będą wykorzystywać w praktyce. Ci ludzie uzyskali tytuł ratownika. Mogą brać udział, mogą pomagać w zdarzeniach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, pomagać ofiarom pożarów czy innych wydarzeń, w których cierpi nasze zdrowie czy życie. Bardzo często spotykamy się z sytuacją taką, że musimy udzielić tej pierwszej pomocy na miejscu. I to, że został przeprowadzony tego rodzaju kurs, na pewno w dużej mierze pomoże nam, bo mamy większą ilość strażaków, którzy mogą udzielić tej fachowej, że tak powiem, pomocy na miejscu. Ta wiedza jest bardzo istotna, gdyż w gminach takich jak Toszek, gdzie odległość, jaką pokonać musi jednostka Państwowej Straży Pożarnej, jest duża, to właśnie ochotnicy są na miejscu zdarzenia pierwsi. W związku z sporą odległością od jednostek Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne często są na miejscu zdarzeń jako pierwsze. Stąd szerokie kwalifikacje członków tych jednostek pozwalają mieć gwarancję, że człowiek potrzebujący pomocy uzyska to od tych przyjeżdżających członków. O tym, jak świetnie wyszkoleni są toszeccy strażacy, mogli przekonać się mieszkańcy uczestniczący w drugiej części projektu. A drugim etapem były warsztaty edukacyjne informacyjne, właśnie które miały pokazać mieszkańcom gminy Toszek, że strażacy właśnie mogą bezpiecznie ratować wszystkim życie. Podczas warsztatów mieszkańcy mogli sami poznać zasady pierwszej pomocy. W ramach projektu na rynku zorganizowano również specjalny pokaz akcji ratunkowej. Pierwszą, najważniejszą rzeczą to na pewno jest zachowanie bezpieczeństwa własnego, bo wiadomo, przyjeżdżające służby, kiedy my na nie czekamy, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, bo te osoby nie potrzebują dwóch osób do ratowania, tylko tą jedną. Także należy zadbać o to, żeby nam nic nie leciało na głowę, żeby nas gdzieś tutaj ogień nie palił, no a później przystąpić do tego, co już wiemy, że te 30 uciśnięć, dwa wdechy. Projekt już się zakończył, z wiedzy strażaków będziemy teraz wszyscy korzystać, oby jednak jak najmniej.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim strażakom uczestniczącym w projekcie, a także mieszkańcom, którzy przybyli na spotkania edukacyjne organizowane w ramach kampanii Na Ratunek. Mamy nadzieję, że zarówno strażacy, jak i każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że pierwsza pomoc jest w naszym życiu bardzo ważna i że każdy z nas może stanąć kiedyś przed taką sytuacją, gdzie będzie musiał tej pomocy po prostu udzielić. Przylatują co roku od kilku lat. Jest im tu dobrze, bo emerytowany ksiądz Eryk Jurecki dba o nie jak nikt inny. Mowa o pilchowickich bocianach, które w Wilczy czekają właśnie na potomstwo. Posiadanie pary bocianów w swoim ogrodzie brzmi nierealnie, to jednak możliwe. Udowadnia to emerytowany ksiądz Eryk Jurecki, dla którego bociany to pasja, której poświęca teraz większość swojego czasu. No to się wzięło przed 10 laty, mając możliwości, ogród, no i w sąsiedztwie gdzieś tam dalej też było gniazdo bociana. Tak bardzo mnie interesowało to, żeby ewentualnie taką ambicję miałem, żeby w moim ogrodzie założyć gniazdo, jeżeli przyszły bociany. I kiedy to zrobiłem, jeden raz jedno gniazdo, drugie, to od razu pojawiły się te bociany. Ksiądz Eryk razem ze swoim bratem 6 lat temu na starym słupie elektrycznym zbudowali gniazdo. Nie było to proste, ponieważ ptaki te mają swoje wymagania. Specjalny rzemieślnik to robił, średnicy one jest 1,20 m i na zewnątrz to obramowanie. Z tego drutu FI-12, wysokość 15 cm i przeplatane tymi łodyżkami z wina. Nie, to jest takie trwałe. Także nie widać już później tych prętów. Tego nie widać. A na dole jest, znowu tu kolega doradził, żeby dać patyczki dębowe na dół. A one już resztę później sobie dościelą tak jak potrzeba. Bociania para wprowadziła się od razu. Ptaki przylatują regularnie co roku. W zeszłym roku wzbudziły prawdziwą sensację. Wszystko za sprawą bocianiego potomstwa. W gnieździe w Wilczy pojawiło się aż 5 młodych. Z reguły są maksymalnie 3. Bociany mogły pokusić się o tak liczne potomstwo, ponieważ są tutaj dokarmiane i nie muszą martwić się o pożywienie. O to nie musiały martwić się też w tym roku, kiedy po przylocie zostały tu jeszcze srogą zimę. W tym roku, kiedy przyszły, to cały ogród, wiadomo, była jeszcze dosyć mocna zima, spadło wiele śniega i trzeba było pomyśleć o tym, żeby je dokarmić. Była taka obca para, która nie reagowała na to, żeby je dokarmiać, ale później odleciała po 3-4 dniach. I kiedy przyszła ta właściwa, to od razu rozglądała się, gdzie tu jakieś pożywienie. Kiedyśmy się pokazali z taką porcją serc z kurczaka, od razu lądowały i karmiły się, posilały. Obecnie bociania para czeka już na potomstwo. Dziś trudno stwierdzić, ilu młodych się doczekamy. Do gniazda nie da się bowiem zajrzeć, więc to okaże się dopiero w drugiej połowie maja, kiedy młode się pojawią. Marzeniem księdza Eryka i jego brata jest jednak to, aby ich bociany mogła codziennie obserwować cała społeczność Pilchowic. Panie wójt, kiedy jej to zaproponowałem, że są takie gminy, które na swojej stronie internetowej mają tak aktualne, żywe gniazda i cieszą się u wielu osób dużym zainteresowaniem. Ona też z tą propozycją, z którą do niej wyszedłem, przyjęła to tak pozytywnie i my myśleli, że już w tym roku się to uda zrealizować, ale przedłużająca się zima, zimno, wiatr nie pozwalały na jakieś roboty i nie nagliłem do tego, nie dążyłem, żeby to już powstało. Są chęci, przydałby się jeszcze sponsor. Do jesieni jeszcze sporo czasu, może więc znajdzie się ktoś, kto chciałby pomóc gminie i księdzu w realizacji tego pomysłu. 6-latki uczą się już w szkołach podstawowych. Cały czas jednak niewielu rodziców decyduje wysłać się swoje pociechy do szkoły rok wcześniej. W gminie Toszek 6-latki w szkołach już się uczą, jednak ich liczba jest cały czas niewielka. Gmina próbuje przekonać rodziców do tego, że wysłanie do szkoły 6-latka to dobry pomysł. Jeśli chodzi o 6-latki w naszej gminie, to są
Z tym, że nie jest to jakaś porażająca liczba. Dlatego też odbyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty, zaprosiliśmy Państwa z gminy Gierałtowice, która jest taką dobrą praktyką w naszej gminie, w której naprawdę bardzo dużo dzieciaków, sześciolatków uczestniczy w zajęciach w szkole, w pierwszej klasie. Byli też oczywiście dyrektorzy naszych placówek i najważniejsze osoby, czyli rodzice. Rodzice dzieci sześciolatków i rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o tym, o plusach, minusach sześciolatków w szkole. Wysłanie sześciolatka do szkoły to indywidualna decyzja rodziców. My jednak sprawdzamy, czy toszeckie szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych. Szkoły w Toszku są przygotowane do tego, żeby sześciolatki mogły przyjść, rozwijać się, bawić, uczyć przez zabawę, bo to jest bardzo ważne tutaj. Powiem nawet więcej, dla sześciolatków w szkole podstawowej mamy szerszą ofertę niż dla dzieci w oddziałach przedszkolnych bądź w przedszkolu. Dlaczego? Między innymi pozyskaliśmy pieniądze na indywidualizację procesu nauczania i od nowego roku szkolnego, czyli od września, będą dodatkowe zajęcia między innymi dla pierwszaków. Niestety nie było jakby takiej możliwości, by pozyskać te pieniądze dla przedszkolaków, bo nie ma takiego konkursu. A więc choćby tylko z tego powodu warto zastanowić się, czy nie warto po prostu skorzystać z takiej oferty, szerszej oferty dla sześciolatków w szkole. Udaliśmy się też do szkoły podstawowej, żeby na miejscu sprawdzić, jak dziś radzą sobie te maluchy, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat. Po raz pierwszy 3 lata temu powstała klasa, w której naukę podjęły zarówno siedmiolatki, jak i dzieci sześcioletnie. Dodam, że większość tej klasy stanowi właśnie dzieci młodsze. Dzieci sześcioletnie doskonale radzą sobie w szkole. Uczymy się poprzez zabawę, poprzez ruch i nie są to zajęcia typowo takie, jak kiedyś wydawało nam się, jak kiedyś były. To znaczy, że dzieci siedziały tylko i wyłącznie w ławkach. Bawimy się, są zajęcia przeplatane ruchem, dzieci śpiewają, grają na instrumentach. Są zajęcia, które są, podczas których siedzą na dywanie i słuchają opowiadania nauczyciela. Także biorą, na tych zajęciach one po prostu angażują się podczas całej lekcji. O to, jak wyglądają obecnie lekcje dla najmłodszych, zapytaliśmy samych zainteresowanych. Na niektórych lekcjach mogliśmy się bawić, mieliśmy różne gry planszowe, jest też taka gra ser szwajcarski. Gramy na flecie. I śpiewamy piosenki o wiośnie. Pani tłumaczy, piszemy notatki w zeszycie. Wyjmujemy podręczniki, zeszyty, piszemy czasami jakieś notatki. Potem pod koniec lekcji robimy w ćwiczeniach różne zadania i śpiewamy. Pani nam tłumaczy różne ciekawe tematy, z przyrody też korzystamy. Ostatnio mówiliśmy o wiośnie, ptaki poznajemy różne nowe. Zapisy do szkół odbywają się z reguły do końca kwietnia. Jeśli jednak zdecydujemy się wysłać sześciolatka do szkoły, możemy się zdeklarować aż do końca sierpnia. W zeszłym roku Pilchowicki Klub Sportowy Orzeł Stanica świętował jubileusz 60-lecia istnienia. Dziś sprawdzamy, jak powodzi się klubowi i jak wyglądają inwestycje w infrastrukturę sportową na terenie gminy. 60 lat to okres, w którym klub LKS Orzeł Stanica świętował sporo sukcesów. Klub powstał w 1952 roku. Jest to klub jak na wiejskie warunki z dosyć bogatymi tradycjami, jako że z klubu tego wywodzą się sławni ludzie, można by było powiedzieć sławni sportowcy. Waldemar Matysik, uczestnik Mistrzostw Świata, jak również Stefan Dryszel, zawodnik tenisa stołowego, były selekcjoner kadry narodowej w tenisie stołowym. Także no, mamy się czym poszczycić. Oprócz tego wielu sportowców niższej rangi również wywodzi się z naszego klubu.
Pilchowickie kluby sportowe to duma mieszkańców i władz samorządowych. Muszę powiedzieć, że z wszystkich czterech klubów sportowych jestem bardzo dumna. Dwa w zeszłym roku awansowały, klub Żernicki i klub tutaj Stanicki, który obchodził również 60-lecie i grają w klasie A. No i mamy też jeszcze drużynę kobiet w Żernicy w trzeciej lidze, taki nasz Beniaminek, bo powiedzmy najmłodsza drużyna, ale z dużymi sukcesami. O sukcesie może mówić drużyna LKS Orzeł Stanica. Po spadku piłkarzom udało się wrócić do A-klasy. Cieszymy się z tego, gdyż po roku banicji w klasie B, no po prostu awans nastąpił. No i to ten awans dosyć dobrym skutkiem, jako że w tej chwili jesteśmy po rozegraniu rundy jesiennej i dwóch meczy rundy wiosennej na pierwszym miejscu, także lekkim optymizmem patrzymy w przyszłość. Jest dobra atmosfera w drużynie z tego względu, że jesteśmy obecnie liderami. Od kilku lat poprzez ten mały epizod spadku do B-klasy, poprzez takie problemy typu właśnie odejścia kilku zawodników czy trenera się tak stało. Spadliśmy do B-klasy, ale z wielkim i szybkim powodzeniem weszliśmy do tej A-klasy. LKS Orzeł Stanica to również młodsze drużyny. Działacze nie narzekają na brak chętnych. Młodzież przychodzi, jest sekcja trampkarzy, którzy grają w lidze gminnej, w której jest pięć sołec. To jest Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica, Leboszowice. To oni se grają, takie chłopaki, rok 2011-2002-2003. To jest ta grupa, która, to jest gminna liga trampkarzy. I teraz mamy zgłoszoną ligę juniorów, to są juniorzy młodsi, rocznik 97, 98, 90 i oni grają w podokręgu w Zabrze, gramy z takimi drużynami jak Promotor, Pyskowice, Stal Zabrze, Zaborze i to jest na takim trochę wyższym poziomie. I chodzą solidnie na treningi, około 20 kilku chłopców jest. Sport w gminie Pilchowice to jednak nie tylko piłka nożna. To też oczywiście tenis stołowy i możemy powiedzieć, że mamy nawet kilka sław w tym względzie. No jak tu nie być dumnym? Trzeba i należy, myślę, że są rodzice dumni ze swoich dzieci, a gmina również z tych osób, które przydają nam splendoru. W tenisie stołowym aktualnie występujemy w klasie okręgowej. Zajęliśmy po zakończeniu sezonu, jako że sezon się już zakończył, 10. miejsce. No, cieszymy się z tego wyniku, jako że no, rywalizacja jest dosyć mocna. Sportowe sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie odpowiednie zaplecze treningowe, choć to nie jest jeszcze idealne. Pobudowaliśmy boiska tartanowe. Do dziś staramy się o refundację, jeżeli chodzi o niektóre koszty poniesione. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, to nie jest najgorzej, ale potrzeby tak jak wszędzie też są duże. Dwa domy sportowca są wyremontowane, ten w Żernicy i tutaj Stanicki. Natomiast kolejne czekają na termomodernizację i już przygotowujemy znowu w pakiecie kilka budynków użyteczności publicznej, w tym te domy sportowca do albo kapitalnych remontów, albo przynajmniej termomodernizacji. W tym roku planujemy wykonanie ogrodzenia w Żernicy, LKS Żernica naprzód i myślę, że kto przejeżdża obok tego klubu, to widzi, że taka potrzeba jest dosyć paląca. Ostatnio gmina zainwestowała w nowe stroje dla sportowców. W tym roku na sport przeznaczy ponad 410 tysięcy złotych. My życzymy zarówno gminie, jak i sportowym działaczom oraz przede wszystkim młodym zawodnikom infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Powiatu Gliwickiego jednym z najważniejszych punktów sesji było wręczenie nagrody Bene Meritus. Nagrodę otrzymał m.in. chór Tryl Stoszka. Benemeritus w tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza dobrze zasłużony. To nagroda przyznawana przez Radę Powiatu Gliwickiego za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców. W tym roku nagroda trafiła do chóru Tryl. Rada Powiatu postanowiła przyznać nagrodę Benemeritus, łacińskie dobrze zasłużony, w kategorii zbiorowej chórowi Tryl Stoszka. Pani Prezes,
prężyny pierś, gratulujemy. To mnie bardzo cieszy, tak, że na terenie Toszeckiej Ziemi mieszkańcy są coraz bardziej aktywni, coraz więcej przejawów tej aktywności możemy na co dzień oglądać. Tutaj oczywiście, tak jak w każdym przypadku, ciągną tą społeczność do przodu liderzy lokalni. Tutaj dzięki pani Marii Garbal ten chór się reaktywował i dzięki jej naprawdę ciężkiej pracy, zapałowi i sercu, które wkłada w tą pracę, no mamy efekty takie, jakie dzisiaj możemy podziwiać i słuchać. Tradycje churalne w Toszku sięgają co najmniej 1859 roku, kiedy powstało Towarzystwo Śpiewacze. Chór Tryl jest kontynuatorem tych tradycji. Założony został w 1995 roku przy kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku przez panią Marię Garbal. Inicjatywa wyszła od księdza proboszcza naszej parafii, więc się zgodziłam, ponieważ jestem muzykiem, a ksiądz proboszcz się dowiedział, że jestem muzykiem, więc postanowił prosić, więc ja się zgodziłam, ale nie wiedziałam, że takie obroty wezmą te wszystkie nasze występy, że coraz chętniej przychodzili, także jakoś się utrzymaliśmy i mamy troszeczkę tych sukcesów, za to się cieszę, z czego się cieszę. W chórze jestem od 10 lat i naprawdę, gdyby nie pani Maria, to nie byłoby tego chóru. To ona swoją taką osobowością, siłą, niespożytą energią, po prostu naprawdę niesamowitą energią sprawia, że chce się przychodzić, chce się ćwiczyć, a próby bywają żmudne i żeby dojść do jakiejś estetyki śpiewu, naprawdę to jest ciężka praca i my tę pracę wykonujemy, ale właśnie inspirowani przez nią, motywowani przez nią. No, niezwykła osobowość decyduje o tym, że jesteśmy. Chór Tryl jest chórem mieszanym, śpiewa w nim 25 osób. W swoim repertuarze posiada zarówno utwory świeckie, jak i religijne, dzieła współczesnej muzyki churalnej oraz klasyczne i popularne pieśni wielogłosowe. Obecnie chór ćwiczy w Centrum Kultury Zamek w Toszku i zdaniem dyrektora zamku wciąż prężnie się rozwija. Chór odmładza się, jest to wolny proces bardzo. Oczekujemy na ten narybek młodszy jeszcze, ponieważ no, na pewno brzmienie, barwa głosu, ta plama dźwiękowa zmieniłaby się jeszcze na lepsze oczywiście, gdyby był jeszcze bardziej odświeżony o jeszcze młodsze głosy, natomiast idzie to w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że będziemy się rozwijać, rozrastać. No, efektem tego jest między innymi dzisiejsza nominacja i ten odbiór tej nagrody, no, zaszczytnej, z czego się bardzo cieszę i gratuluję chórowi. Te wydarzenia kulturalne, one jednoczą społeczność naszą, pozwalają się zbierać społeczności w jednym miejscu i to jest bardzo istotne dla poczucia wspólnoty, dla poczucia więzi naszej wspólnoty gminnej. Także bardzo się cieszymy, że także jest to doceniane poza granicami naszej gminy, w starostwie powiatowym. Z nagrody cieszą się również członkowie chóru. Może się wydawać, że niektórym, że nagrody to tylko jakiś taki pozór. Dla nas to jest naprawdę coś istotnego, bo my ciężko pracujemy, tego nie widać i to jest ogromna satysfakcja, że ktoś to dostrzega, ktoś to docenia, komuś możemy się zaprezentować, no więc naprawdę to jest dla nas znaczące osiągnięcie. One dają bodziec do pracy następnej, po prostu satysfakcjonują i mobilizują do dalszej pracy. My również gratulujemy wyróżnienia, a Państwa zachęcamy do spotkania z chórem Tryl i wysłuchania ich niezwykłego koncertu. Zbigniew Parzniewski to autor wystawy obrazów, które podziwiać możemy w Galerii z Pieprzem w Gliwicach. Artysta to mieszkaniec Pilchowic. Zbigniew Parzniewski, zapytany o początek swojej drogi artystycznej, wraca pamięcią do lat dziecięcych. Chłopcy w jego wieku grali głównie w piłkę nożną. On oprócz tego rysował. Jakąś odkryłem sobie inną, jakąś taką pasję i jakąś taką tęsknotę, żeby móc... Zacząłem próbować rysować i skierowałem swoje kroki do pracowni pana Bulaka, który tutaj w Gliwicach na rynku
przygotowywał do, ja wiem, do, na Akademię Sztuk Pięknych, czy na jakieś, do jakiegoś liceum plastycznego, można było u niego te pierwsze tajniki rysunku odkrywać. I w międzyczasie jeszcze zacząłem pracować tutaj w Teatrze Muzycznym, a kiedyś to się nazywało Operetka Śląska w Gliwicach. Pan scenograf Kłosowski uczył mnie rzemiosła teatralnego. Malowałem wielkie płaszczyzny kurtyn teatralnych, gdzie pędzel miał wielkości metra. Później były studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie Zbigniew Parzniewski pracuje w kopalni Knurów w Szczygłowice i maluje. Jego pracę można podziwiać w Gliwickiej Galerii z Pieprzem przy Alei Korfantego do 31 maja. Oczywiście te prace, które są tutaj na tej wystawie, nie są to wszystkie prace, które ja chciałem pokazać. To jest chyba 1/3 prac, które wybraliśmy, żeby nie przeładować tej wystawy, żeby ona była taka przejrzysta i żeby była taka sensowna. Dlatego są te 15 tutaj akwarel jest. I to jest chyba taka moja ulubiona ostatnio technika. I tak się jakoś wgryzam w tą akwarelę, tak ją jakby pokochałem, że wydaje mi się, trudno mi w tej chwili zacząć malować inne rzeczy, to znaczy w technice olejnej. Prace artysty powstają m.in. w Pilchowicach, gdzie Zbigniew Parzniewski obecnie mieszka i tworzy. Urodziłem się w Słupi Jędrzejowskiej, to jest województwo świętokrzyskie w tej chwili. Potem, jak to większość tych ludzi, którzy szukali, jak powiedzieć, pracy i chleba, sprowadziliśmy się tutaj do Gliwic. Potem mieszkaliśmy w Pyskowicach przez lata. No potem, będąc w różnych miejscach, czy w Opolu przez 5 lat, czy potem byłem w służbie zasadniczej przez 2 lata w Głogowie. Teraz zamieszkuję w Pilchowicach i sobie bardzo chwalę. I wydaje mi się, że to jest bardzo spokojne i bardzo urokliwe miejsce dla pracy twórczej. Dziś postanowiliśmy się przyjrzeć zasobom mieszkaniowym gminy Toszek. Sprawdzamy, jakie przeprowadzono ostatnio remonty i jakie są kolejne plany. Zasób mieszkaniowy gminy służy do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Dodam, że gmina ma obowiązek zapewnić, zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe tej najbiedniejszej grupy społeczeństwa, ludziom, których po prostu nie stać na zakup mieszkania bądź wybudowanie własnego domu. Stąd też standard, jaki oferują te mieszkania gminne, no nie należy do najwyższych. Wiąże się to również z tym, iż mieszkania te zlokalizowane są w budynkach starych, można powiedzieć, są to budynki z przełomu XIX i XX wieku. Takie budynki wymagają ciągłych remontów, co niesie za sobą ogromne nakłady. Gmina Toszek posiada w swoich zasobach 41 budynków. Łączna liczba mieszkań to 265, w tym 105 we wspólnotach mieszkaniowych. Gmina w tej chwili najbardziej zwraca uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców, czyli na te aspekty, które decydują o bezpieczeństwie przebywania w tych lokalach mieszkalnych. Są to przede wszystkim instalacje. Głównym zmartwieniem w tej chwili gminy są instalacje kominowe, instalacje dymne, przewody kominowe. Gmina zleciła wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych, która pozwoli na ustalenie kolejności, w jakiej będą te kominy remontowane. O stan techniczny budynków dba spółka Remondis Akwatoszek, odpowiedzialna za administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy. Pierwszym krokiem naszym było i ciągle niestety jeszcze jest proces inwentaryzacji wszystkich kominów w substancjach mieszkaniowych gminy Toszek. Mogę powiedzieć tyle, że w tym tygodniu właśnie otrzymaliśmy całą dokumentację techniczną. Jesteśmy już w dyspozycji dokumentacji technicznej wszystkich przewodów kominowych,
w substancjach mieszkaniowych gminy Toszek. Posiadamy już większość zinwentaryzowanych również przewodów kominowych w wspólnotach mieszkaniowych. Tutaj niestety gminę czeka ogromny wydatek finansowy i też będzie spory nakład prac, bo nie ma w gminie, mogę tak powiedzieć śmiało, kominów, które nie wymagałyby interwencji budowlanej. I tutaj mówimy oczywiście o różnych interwencjach, bo niektóre kominy będą wymagały przebudowy, niektóre będą wymagały tylko dobudów, niektóre będą wymagały tylko drobnych poprawek, ale tutaj nakład pracy będzie olbrzymi. Remonty przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem przyjętym przez radnych. W 2012 roku Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2012-2016. Na podstawie tej uchwały powstał plan remontów na lata 2012-2013, w którym ujęte są te budynki, które wymagają najpilniejszej interwencji, najpilniejszych prac. Po wykonaniu planu na lata 2012-2013 będą ustalane kolejne plany remontów i w nich właśnie również według tych kryteriów będą przyjęte budynki do remontu. Kominy i dachy to nie jedyny problem. Wykonywane są też inne prace. Pozostałe instalacje również wymagają wiele pracy, wiele nakładów finansowych i wysiłku. Instalacje elektryczne podlegają stałym przeglądom i w miarę możliwości instalacje te są wymieniane. Również instalacja gazowa decyduje o bezpieczeństwie lokatorów, dlatego też na bieżąco, w miarę możliwości finansowych i w miarę potrzeb dokonujemy przeglądów tych instalacji i na wniosek zarządcy tych nieruchomości mieszkaniowych będziemy te instalacje remontować. Są oczywiście przeglądy elektryczne. Tutaj na bieżąco dokonujemy korekt, szczególnie w tych instalacjach zbiorczych. Staramy się również też zabezpieczać i odtwarzać instalacje wodne i kanalizacyjne, bo takowe oczywiście na budynkach też się znajdują. Również po ekspertyzach kominiarskich i gazowniczych dokonaliśmy remontów trzech instalacji gazowych na budynkach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych w zeszłym roku. Istotnym czynnikiem decydującym o komforcie życia mieszkańców oraz o standardzie, jaki panuje w danym mieszkaniu, są okna. Gmina Toszek w ubiegłym roku wymieniła 28 okien i były to te okna, które powiedzmy należało wymienić w pierwszej kolejności ze względu na stan ich zużycia, na nieszczelności. No po prostu okna się, można powiedzieć, rozpadały. W roku bieżącym ilość wymienionych okien będzie o wiele większa. Staraniem władz gminy w tym roku udało nam się podpisać umowę na wymianę 73 okien. Nie załatwia to jeszcze wszystkich potrzeb w tym zakresie, ale po tegorocznych pracach wymienionych będzie już około 70% stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych gminy. Prace remontowe w gminnych zasobach prowadzone są cały czas. Te duże inwestycje można ocenić gołym okiem. Najbardziej kosztowną inwestycją są wymiany dachów. Zrobiliśmy 3 nowe dachy. Mówię tutaj w imieniu gminy i zarządcy, bo zostały wybudowane nowe, całkiem nowe dachy, na ogół z nowymi konstrukcjami. Tutaj za mną widać właśnie budynek, w którym zrobiliśmy nowy dach. To oczywiście jest nowa więźba, to oczywiście jest orynowanie, to oczywiście są również kominy już, które zostały tutaj zrobione i wszystkie obróbki. Rynny spustowe, rury spustowe, rynny, to wszystko zostało oczywiście już wykonane. Na tyle pozwoliły nam środki budżetowe, którymi gmina dysponuje. Generalnie stan dachów na budynkach stanowiących własność gminy no jest bardzo kiepski i tutaj potrzeby są olbrzymie. Środki budżetowe, którymi dysponujemy, nie pozwolą na wyremontowanie wszystkich dachów w krótkim czasie, dlatego konieczne jest działanie systematyczne, powoli i
remontowane są w pierwszej kolejności te dachy, które grożą katastrofą budowlaną bądź ich stan naprawdę jest uciążliwy dla lokatorów. Remonty trwają i trwać będą. Choć potrzeby są ogromne, budżet nie pozwala na wykonanie wszystkich prac równocześnie. Remonty prowadzone są tak szybko, jak tylko pozwalają na to możliwości finansowe gminy. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejny serwis informacyjny pod koniec maja. Do zobaczenia.